Cześć. Znajdujemy się na terenie, w siedzibie właściwie orkiestry OSP na Darzyn. Tak się składa, że jestem dyrygentem i założycielem tej orkiestry, Mirosław Hilmanowicz, kapelmistrz orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej na Darzynie. Dzisiejszy wieczór właściwie poświęcony był próbie, próba, która jest cykliczna we wtorki, w czwartki, a przygotowujemy się właśnie do koncertu, który miałby się odbyć 21 marca pod tytułem Hiszpańska Nuta. Właśnie mamy mnóstwo utworów w tym gatunku, no ale niestety z obostrzeniami i z ogłoszeniem lockdownu koncert zostaje zawieszony, ale przeniesiony na 18 kwietnia na godzinę 13. Jeżeli ktoś będzie chciał, to proszę śledzić tutaj na stronie orkiestra na Darzyn i można pozyskać, podejrzewam, jakieś wejściówki. Orkiestrze grają sami amatorzy, ale to są super ludzie, którzy na co dzień zajmują się różnymi zawodami. Są uczniowie, nauczyciele tych uczniów, biznesmeni, lekarze, angliści. To są konglomerat różnego rodzaju zawodów, wieku. To nie ma znaczenia, u nas wszyscy jesteśmy równi. Dobrze się bawimy przy tym, że uzyskujemy jakieś też dzięki temu efekty. Osiągnęliśmy, tak uważam i tak to jest opinia też ludzi z zewnątrz, fachowców, profesorów, którzy nas słyszeli, że osiągnęliśmy już poziom no prawie że zawodowy, no zawodowy. Osiągnęliśmy właściwie w konkursach właściwie praktycznie wszystko, wielokrotnie Mistrzostwo Polski, Mistrzostwo Europy, Mistrzostwo Świata w Tajlandii, ale ciągle nam mało, ciągle się bawimy, ciągle inspirujemy się nowymi jakimiś pomysłami, także jest to fajna zabawa. Jeżeli ktoś mieszka blisko na Darzyna, w Warszawie, gdziekolwiek. Zapraszam wszystkich tutaj. Przyjmujemy, jeżeli ktoś grał, skończył pierwszy stopień, drugi stopień, cokolwiek, gra na instrumencie, zapraszamy do nas. Jest fajna zabawa, świetnie się tutaj realizujemy swoje pasje muzyczne, także serdecznie zapraszam.